Przedstawiamy Wam film o letnim obozie Tai Chi. Takie obozy organizujemy od początku istnienia szkoły. To nasza tradycja i najważniejsze wydarzenie w roku. Skupia większość osób związanych z naszą szkołą. Od kilkunastu lat jeździmy do przepięknego ośrodka rozłogi, położonego w sercu Puszczy Knyszyńskiej na Podlasiu. To urzekające i magiczne miejsce, pełne zieleni, ciszy, słońca i zapachów lata. Zaczynamy wcześnie rano, medytacją, prostą formą qigong lub po prostu delikatnym rozruchem. Mimo wczesnej pory większość osób chętnie uczestniczy w tych spotkaniach o wschodzie słońca. Później pyszne śniadanie w postaci szwedzkiego stołu, pełne różnorodności i smaków. Przed południem pierwszy 2,5-godzinny blok treningowy z podziałem na grupy, poziomy i tematy. Głównymi motywami obozu są Tai Chi i Qigong. Jest również trening siłowy, ćwiczenia kondycyjne oraz inne techniki budujące świadomość ciała i wpasowujące się w proces samodoskonalenia przez ruch. Co roku zapraszamy około 10-osobową kadrę instruktorów Tai Chi, Qigong, medytacji i innych form świadomego ruchu. Są to ludzie z pasją i doświadczeniem. Dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami w przystępny, wszechstronny i ciekawy sposób. Pokazują różne style, metody i interpretacje, ucząc przede wszystkim, jak samemu na co dzień z tego korzystać. Sztuka Tai Chi to pasjonująca podróż w głąb siebie, ale też równowaga i harmonia z samym sobą, z innymi ćwiczącymi, z naturą. To stara chińska sztuka walki, a przede wszystkim sztuka ruchu, gimnastyka dla zdrowia. To łagodny ruch i spokój w ruchu. Każdy, kto tego doświadczył, wie, jak niezwykłe jest to przeżycie i ile wymiernych korzyści niesie naszemu ciału, zdrowiu, psychice. Przed obiadem odbywają się również sesje rozciągania lub inne formy relaksu, pozwalające otworzyć i odprężyć ciało oraz umożliwić jego regenerację. Później pyszny dwudaniowy obiad z deserem, którym można delektować się na zewnątrz. Po obiedzie czas wolny. Można też wypożyczyć książki z naszej obozowej wypożyczalni Czytaj. Niektórzy urządzają wędrówki po lesie, a nawet szukają dodatkowego pożywienia, by nabrać sił na następne zajęcia. Po południu drugi 2,5-godzinny blok treningowy, również z podziałem na grupy, poziomy, tematy i instruktorów. Każda grupa poznaje nowy temat z innym prowadzącym, na przykład podstawy treningu z kijem, krótkim kijem, rulerem, kulą, szablą, mieczem, zastosowania bojowe, pchające dłonie i inne formy ćwiczeń związane z Tai Chi i Qigong. Na każdym obozie proponujemy coś innego. Dodatkowo powtarzamy materiał przerabiany na zajęciach i warsztatach w ciągu całego roku. Mimo różnorodności zajęć, po obozie każdy uczestnik wyjeżdża z kompletnym materiałem, mając poczucie, że poznał wszystkie proponowane tematy i wszystkich prowadzących. Na koniec dnia ćwiczenia odprężające.
różne formy zabawy z ruchem, często bezpośrednio związane z tai chi. Wieczorem obfita kolacja, a po kolacji codziennie coś innego. Wykłady, prezentacje, wieczory filmowe. Są też ogniska i rozmowy, muzyka na żywo lub po prostu odpoczynek. Po dniu obfitującym w przeróżne doznania uczestnicy obozu są nadal pełni energii. Przebierają się, spotykają w pubie, tańczą, bawiąc się pełni dystansu do świata, do siebie, do wszystkiego. Tai chi disco Steel Young to już tradycja tych wyjazdów. Pobyt zwieńczony jest pamiątkowym zdjęciem. Wszyscy wyjeżdżają wypoczęci, zrelaksowani, naładowani wiedzą, energią i pozytywnymi emocjami. Zapraszamy na nasze obozy. To wspaniała przygoda i niezapomniane doświadczenie. Do zobaczenia. Thank you.